Oblicz granicę ciągu. Nasz ciąg przedstawiony jest za pomocą ilorazu. Zarówno w liczniku, jak i w mianowniku mamy wielomiany. Zastanówmy się, jakiego stopnia są to wielomiany. W liczniku, w pierwszym nawiasie, n w najwyższej potędze to jest n do potęgi pierwszej, natomiast w drugim nawiasie również mamy n do potęgi pierwszej. Jednak jeśli podniesiemy ten nawias do potęgi drugiej, no to w najwyższej potędze będzie n do potęgi drugiej. Czyli mamy n do potęgi pierwszej razy n do potęgi drugiej, co nam daje n do potęgi trzeciej. Czyli w liczniku mamy wielomian trzeciego stopnia. Jeśli chodzi o mianownik, mamy tylko jeden nawias. W nawiasie n jest w potędze pierwszej, ale cały ten nawias podnosimy do potęgi trzeciej, czyli maksymalnie będziemy mieli n do potęgi trzeciej. Czyli w mianowniku mamy wielomian trzeciego stopnia. Stąd i w liczniku, jak i w mianowniku mamy wielomiany trzeciego stopnia. W sytuacji, gdy n zmierza do nieskończoności i gdy w liczniku i w mianowniku są wielomiany tego samego stopnia, to granica takiego ciągu jest równa współczynnikom stojącym przy najwyższych potęgach. Zobaczmy, co stoi w liczniku przy najwyższej potędze. Z pierwszego nawiasu przy n stoi 1, czyli będziemy mieli 1 razy. W drugim nawiasie przy n stoi minus 1, ale to minus 1 będziemy podnosić do potęgi drugiej, czyli mamy minus 1 do potęgi drugiej. Natomiast w mianowniku przy najwyższej potędze, jeśli chodzi o n, mamy minus 2, natomiast będziemy ją podnosić do potęgi trzeciej, czyli mamy minus 2 do potęgi trzeciej. Stąd dostajemy. 1 razy minus do potęgi parzystej znika, czyli mamy 1. I w mianowniku mamy minus do potęgi nieparzystej, czyli zostaje, i 2 do potęgi trzeciej to jest 8, czyli mamy minus 1 ósma. Stąd granica takiego ciągu wynosi minus 1 ósma.